witajcie. Zacznijmy tak. Rozpocząłem prace polowe. Przygotowuję teraz pole pod kukurydzę. Czemu pod kukurydzę, zaraz powiem. Ale teraz pierwsze tak. Ostatnio w filmie powiedziałem, że jest dosyć dużo wody, bo stoi w ścieżkach. I widz słusznie, znaczy słusznie, jeden z widzów zwrócił mi uwagę, że to nie jest tak w sumie, że jeżeli mamy wodę w ścieżkę, to tej wody jest dużo. Jasne, że nie. Chodziło mi głównie o to, że po prostu w porównaniu do ubiegłego sezonu o tym czasie ani w ścieżkach, ani w rowie nigdzie nie było wody. Praktycznie sucho było, pustynia niesamowita. W tym roku troszeczkę tej wody jest, ale wczoraj zaświeciło słońce, trochę powiało wiatru i wam powiem, że tej wody wcale nie ma aż tak jakoś mega dużo. Raczej bym powiedział, że jest niedobór wody, bo kurzy się strasznie, no gdzie to już jest kurczę, no zobaczcie, już ta warstwa ruszona, to powinno być mokre o tym czasie, a nie w ogóle takie pół na pół. Drugi temat, opady były takie w tym roku, no niby teraz trochę popadało, z jesieni też trochę popadało, ale ziemia, jednak orka nie siadła za mocno. To akurat nie jest problem jakiś duży, ale co dalej, słuchajcie, co ja tu robię w ogóle, no włókowanie, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, robi ktoś z was to jeszcze? Ja też nie robiłem, wiele lat temu tato, jeszcze pamiętam za chłopaka, jak ta pierwsza uprawa to była po prostu, w sumie tato włókował, to nie włóką, tylko miał taki rozkładany bark do bron i odwróconymi bronami po prostu leciał. Także po prostu te końcówki tych zębów tak delikatnie wzruszały, a reszta pola po prostu wyrównywały. No ale mamy teraz bark, że tak powiem, teraz mamy już go wiele lat, rozkładany hydrauliczny. No i co, przecież nie będę tam bron obracał, żeby wywłókować trochę pola. Powiem tak, włóka jeszcze ciepła, dopiero przed chwilą ją zrobiłem. No, filozofii to nie ma, bo to jest tylko dwutechownik, 160 chyba, kawałek łańcucha, uszy przyspawane i wszystko, całe narzędzie, że tak powiem. Ale dlaczego włókuję? To pole jest przeznaczone pod kukurydzę. I teraz tak, jeżeli wjadę tu bronami, zęby zagłębią się. Wiadomo, gdzie nie gdzie jest twardo, nie? Czyli tam tak zęby na raz nic nie zrobią, ale tak jak tutaj jest miękko, brona wpadnie na 5 cm i co zrobi? Uprawi tą wierzchnią warstwę 5 cm i praktycznie mamy to już wysuszone, bo to nie ma innej opcji. A teraz w tym momencie ścinamy tylko te suche górki, że tak powiem, wyrównujemy. No fakt, że no nie zrobi to jakiegoś tam wyrównania, nie zagarnie szpul tych śladów za ciągnikiem. No ale to nie o to chodzi, żeby to było jakoś tam mega pięknie na tym polu. Chodzi o to, żeby było dobrze i żeby była woda zachowana. No i tak mi się wydaje, że dobrze, że to robię włóką. Co później? Aha, jedno pole już zrobiłem pod zboże, też tym. I przyjechałem na to pole tutaj, też będzie tutaj zboże zasiane, jeźdźmy z pszenicą, ale tu tam była na tamtej działce lżejsza ziemia i ładnie to po prostu, ładnie to zrobiło. A tu wjechałem, jednak tam jest glina. Tam jest taka zwięzła ziemia bardziej i to po prostu idzie tylko po górze, po wierzchu,
i stwierdziłem, że tu jednak trzeba będzie bronę zastosować, no bo wiadomo, zaraz przyszły tydzień praktycznie będzie zasiane, także nie ma co się, a wiadomo, kukurydza jeszcze ma czas, nie? Także na spokojnie z tym. Jadę 6-5. W sumie nie ma co robić. Tyle, że jeździ, już i kula. W sumie miałem takie, czy jechać dzisiaj, czy nie, bo wiadomo, zachmurzone i coś mówią przymrozki ten, ale patrzyłem prognozy, kurde, i opadów nie widać, czyli jednak trzeba ratować każdą kroplę wilgoci. Dlatego mówię, jadę, dobra jest. I będzie porównanie, po prostu mam jedno pole zwłokowane tym, powiedzmy, tą włóką, a te pole będzie uprawione broną i zobaczymy, co będzie lepiej, także jeszcze co do tych śladów praktycznie, no, też nie ma co przejmować, przecież to i tak będzie uprawione jeszcze agregatem, także aha, właśnie, mam pytanie. Bo to jest mój drugi sezon z kukurydzą. Czym uprawiacie podsiewnik? No wiadomo, podsiewnik do kukurydzy. Ja mam taki pomysł, mam dwie opcje. Albo puszczę talerzówkę, to moją. A bardziej by mi się podobało, bo wuja ma taki agregat 4-metrowy ponad z wałkami. Wiecie, taki ten przedsiewny. Expo czy jak? Pewnie by mi pożyczył. Ja no pożyczy. Na pewno pożyczy, nie? Przecież mu nie zepsuje. Raz mi się tylko jego przyczepa odhaczyła. Ale dobra. I myślę, że tym agregatem byłoby fajnie to uprawić po prostu przedsiewnie. Dam nawóz i wymieszam go tym agregatem i zobaczymy, nie? Tak mi się zdaje, że to by było chyba najrozsądniejsze rozwiązanie. Ta talerzówka znowu wąska, 3 metry tylko i... No nie wiem, kurde. Dajcie znać, jak wy to robicie pod kukurydzę. No i co jeszcze ten plus, że to pracuje na bardzo płytkiej głębokości, bo praktycznie na żadnej głębokości, tylko rozbija te grudki z góry, zarównuje, wyrównuje. Moim zdaniem no błędem by było na przykład tu teraz jechać jakimś kultywatorem z bronami czy coś w tym stylu, ponieważ no co, jak puścimy to na 10 centów, no to potem kurde, no to wszystko wyschnie. Wiecie co. Także moim zdaniem no, ta płytka uprawa, no widziałem taką na Oliksie włókę oryginał, taką kurde fajną, jakiejś tam zachodniej produkcji, ale to chcieli za to jakieś kurde pieniądze, 13 czy 15 tysięcy, kurde, trochę dużo jakby się zdawało. Ale to wtedy jestem ileś rzędów tych belek. Pewnie by to robiło robotę, nie? Ale bez przesady. Także, to już mówiłem, włóka jeszcze ciepła, całe życie na patencie, nie? Całe życie na patencie.
patyncie. Cały czas coś trzeba kombinować. Dobra, taki dzisiaj krótki odcinek. Coś tam chciałem pokazać, co się dzieje, a wiadomo, ludzie czasu nie mają, widzę po oglądalności mojej i moich kolegów, że coś naprawdę chyba wiosna w całej Polsce ruszyła pełną rurą, bo oglądalności nie ma, ale dobrze jest, co tam. Dobra, byłoby, nie? Trzymajcie się, na razie, cześć, następnego razu.